Oho. Oho, jest taki kapelusz, co jest? Sama elita wjechała, widzę. Pierwsze trzy osoby już jest wysoko. Jezus, pierwsze cztery osoby już jest ciekawe. Jezus Maria. Ale ekipę zmontowali, no. O Boże. Przepraszam cię. Jeszcze się pocałujcie na koniec. Nie mówię, za tanto, ale teraz i tak będę cię k***ł jak śmieć. Ale zwrot akcji się zrobił. No i od początku do sądu. Ja pierdolę, co jest? Okej, ja chcę powiedzieć, że czuję się trochę jak lek. Moment, a Nathan nie miał kontuzji? No miał taką chwilową, totalnie nie do przewidzenia. Źle stanął, ale już teraz dobrze staje stopą, już wszystko jest git, kolano nie boli. Kasz? Michał... Weź nie przesadzaj, że ty nie wiesz, jak nie, Bagieta ma na imię. Ja Bagieta, wiem, że to jest Bagieta i tyle mi starczy do świadomości, bo wyrzucam to z pamięci od razu, bo mnie nie obchodzi taki człowiek. Ta, bo już nie ma przestrzeni w tym pałacu pamięci u Nathana. Się skończyło miejsce na imię Michał w przypadku Bagiety. Ale właśnie, wracając do tematu, to jest po prostu głupi człowiek, a to jest chory człowiek. Po czym kurwa twierdzi, że jestem głupi? No. Ja pierdolę. Nathan nie wytrzymał. Wyszedł z roli na chwilę, nie wytrzymał. Wiesz, skrzywdzę cię i tak za tą plamkę na Versace i trochę na Discordach, także nie bój się, tego nie zapomnę. Ej, a Nathan coś mówił, że leci gdzieś tam do jakiegoś kraju na zakupy i widać nie ściemniał. Ale co nie wstyd? No to wstyd? Najpierw burzyć się do przeciwników, a później na gliny dzwonisz? Nie, coś ty, ja nigdy... Tak, Bagieta to chyba jakieś GTA RP odgrywa. El Nathano. Al Pacino, no. Tak, El Nathano do mnie teraz. To nie wiem. A już niedługo Lil Nathan. Ciebie w sumie to Tomek obchodzi, czy oglądasz z obowiązku? Z obowiązku bardziej. To znaczy, wiem, jakieś widziałem na TikToku pojedyncze urywki, ale ja mam coś takiego, że no lubię się zapoznać z większym fragmentem. I no nie pojechało mnie, żeby oglądać cały zapis konferencji 3 godziny. No ale przynajmniej te shoty staram się, wiesz, zobaczyć, żeby nie bazować jakichś swoich tam wrażeń na podstawie, nie wiem, dwóch TikToków. Patologiczny streamer tego ogląda patologiczną konferencją z patologicznymi ludźmi razem z patologicznymi widzami. No to witam w świecie patologii. I będziesz miał kurwa taki ciężki SOR. Marzenia się spełniają. SOR, ojom. Łamanie karków. No co jeszcze? Na Twitterze Wówunia jest zdjęcie, jak Dubiel jest na konfie? Co ty gadasz? Poważnie? W sensie, że tu stoi Dubiel? To na tej podstawie myślałem, że rzeczywiście jakieś zdjęcie czy coś. A to może być, nie wiem, czajnik? No tak, no ktokolwiek to ma takie, wiecie, kręcone włosy i tą popularną fryzurę z takim zakryciem zakoli. To bardziej chyba ten niżej za dziennikarzem? Nie, to chyba nie. To Franio? Aha, no to Dubiel, Franio i czajnik w jednym. Bijemy się na zasadach ulicznych, tam powinna być głowa. Wynegocjowałeś? Nie. Jaka dynamika w ogóle, jak się skrada. Uwaga, ale zobaczcie. Ale dynamika wjazdu była. Boże, jakie to wszystko jest kurwa, takie, nie wiem, pozerstwo, takie robienie show za wszelką siłę. No wiecie, że no, już to jest tak przewidywalne, już milion razy ograny ten sam scenariusz, jakieś bieganie, jakieś tam nerwy. I tak wiecie, że ochrona zatrzyma i nic się nie wydarzy, ale będzie na szota. Jezu. Ja nie twierdzę, że ktokolwiek z nas jest głupszy lub mądrzejszy. Chodzi mi o doświadczenie życiowe, Nathan. Nic więcej. Czyli ty swoje doświadczenie przekładasz pytam na... Pytam się ciebie... Ale co za wątek jest? O co w ogóle? Bo tak mam trochę wrażenie, jakby od połowy dyskusja była. Zanim po prostu nadejdzie pora na ciebie w inny sposób. Możemy zrobić face to face, jeżeli chcesz. To Nathan tak, przyszedł na jedną walkę, już tutaj ma ustawioną z kapelą, ma ustawioną z bagietą, już nawet z palasajdem do oktagonu wchodzi. Do Nathana to powinni jakieś zapisy robić na rok do przodu, bo chłop się nie wyrobi. Cztery szybkie odklepania, kurwa. Nie, odklepania. Raz, dwa, trzy, cztery. Odklepania. Zupełnie poważnie. Nie, bo teraz już tak serio poważnie. Ja też poważnie się robi. Dobra, poczekajcie. Nie, coś ja. Duchem jestem za palasajdem. Na wyciskaniu na klatkę chociażby, przy wadze, kurwa. Miesz temat, chłopcze, ty jakby ściągnij kusławkę. Kto ma większego się zaczyna, kto ile wycisnął przy jakiej wadze, ja p***le. Fajnie. No, a ty ile wycisnąłeś, chłopcze? Tam ci wszystkie sterydy świata. To ty się za bardzo zbliżasz do przeciwnika. Poćwiczysz na siłownię. Jakby Palasite walczył z Nathanem, to nie powinni bić się w oktagonie, tylko w pentagonie. Tak mi się wydaje. Chyba pentagramie? A może? Patrycja, nie dawaj tego do szota, dobra? Jeszcze raz, powtórka. Tylko czekajcie, żeby ujęcie się zgadzało. Jeszcze raz. Pokazuję. Przejdźmy dalej. Jak wygląda. Mi się wydaje, że jakby Nathan walczył z Palasajdem, to powinni się bić w pentagonie, a nie w pentagramie. Haha.
I teraz wy się śmiejecie, bo Patrycja daje czat i nie będzie się chciało szukać. I przyjmujesz propozycję walki? Nie. Idealna okazja. Co tam było? Przyjmujesz propozycję walki? Nie. I przyjmujesz propozycję walki? Nie. Policzcie. No, chcesz tego? No dawaj. Eka muzyka. Jezus Maria, czyż to jest tak kurwa komiczne, czyż to jest tak głupie to wszystko. Boże, gdzie my żyjemy i co to za czasy są? Naprawdę, już nie mam siły, kurwa, nie mam siły do tego, no. Co za muzyka w ogóle leci w tle? Uderzy. No, chyba Buziaka mu w czółko dał, patrzcie. Pro ze strony Pawła, że nie uderzy. Buziaka w czółko mu dał, jak miło. Jak słodko się tam zrobiło. Normalnie buziak poleci. O! Jaś, kapela wykorzystuje... No i mamy przemoc. Ciekawe, że kapela przed chwilą były przeprosiny od Bagiety, a teraz sam użył przemocy fizycznej w stosunku do Natana, także... Jowski liść to był, ja nie... No jeszcze tutaj Tołek kolejnik z zaskoczenia. Co to się... Ale widzicie, to jest właśnie ta tendencja i niestety o tym gadaliśmy, bo wiadomo, tutaj jest to zrobione totalnie idiotycznie i tak dalej, ale to jest dokładnie ta tendencja, która rośnie, o której gadaliśmy, że jak w jednym miejscu poszło jakieś napieranie się, bicie, zrobiło to zasięgi, to czemu nie, tak? Zróbmy to samo i zaczyna się jakieś okładanie, strzelanie liści itp. I oczywiście wcześniej też to występowało, w Fame MMA też to było, ale było w jakiś sposób... wiecie, krytykowane i że to jest złe, a powoli docieramy do granicy, gdzie, znaczy w zasadzie już jesteśmy poza nią, gdzie regularnie zawodnicy będą się napi***ać na konferencjach, strzelać sobie jakieś liście, okładać się, uderzać i będzie to elementem wielkiego show. Lexi Chapin lubi to. O, już. Co to było? Co to? Za co ten ochroniarz złapał? Chwila, co to było? Zobaczcie tego ochroniarza. Jany, jaki refleks w ogóle. Ja p***ole, jaki cyrk. O Boże, co tu się dzieje? O Jezu. To jest... No i Natan będzie miał nową kontuzję, coś czuję. Naprawdę, my żyjemy w jakichś innych realiach już. Naciągane to jest, trochę tak. No trochę nam to zagrzało. Czekam przed, grzeczny Natan się skończył. Czas na Natana Gita. A czy to też nie jest trochę tak, że Natan, idąc tą całą jego opowieścią, staje się tym, z czym walczył? To trochę nie wychodzi, że ta historia tak się kończy? Że ludzie, którzy go propsowali za to, jak wyjaśniał prawilniaków i tak dalej, to nagle staje się tym, z tym, z czym miał problem? On ma to w to, co ludzie o nim myślą? No nie, on to rozgrywa, wiesz co, Lip-Slip, ja nie powiedziałbym, że on ma wy***ne, bo on doskonale zdaje sobie sprawę, że to, w jaki sposób ludzie o nim mówią, wpływa na to, czy jest zapraszany, czy ma kolejne walki i tak dalej, więc on to rozgrywa. Bardziej bym w tym kierunku spojrzał, natomiast w życiu bym nie powiedział, że Natan ma wy***ne, co ludzie o nim mówią, to kompletnie nie. Dla niego problemem jest brak walk, jak są walki, to może być każdym. No, no o to mi chodzi, ale on to przekmina. I pewnie gdzieś tam też się kapnął, że wiecie, że po prostu takie udawanie tego dobrego za długo mu nie odda, więc sobie wraca do bycia niedobrym i wy***ne. Pół internetu na niego pluje i tak go wszędzie zapraszają. No tak, bo ten element, że na ciebie plują, pół internetu, a czasami propsują, powoduje, że jesteś w centrum zainteresowania, jesteś łakomym kąskiem dla jakiejś takiej czy innej federacji. Więc tak, to jest po prostu ten element gry, o której on mówi. Tylko ta gra nie dotyczy jakiegoś wielkiego celu, nie dotyczy naprawiania internetu, tylko dotyczy tego, żeby ona ta nie było głośno, on miał kolejne walki i istniał sobie w sieci. Po prostu. Ja nie uważam nawet, że to jest coś odkrywczego, to po prostu jest oczywiste, tylko że no pada ciągle to hasło z grą, no to prawdziwa gra tak wygląda. Bagieta powinien dzwonić na policję, że go zaatakował, tak. Bagieta powinien zadzwonić, że Natan go zaatakował, a Natan powinien zadzwonić po policję, że zaatakował go... Jak on się nazywa? Zaćmienie mam. Kto go zaatakował? Jaś. A, pan Jaś. I tak wszyscy powinni... A, jeszcze olejnik. Tak, no to Natan nawet na dwóch powinien zadzwonić. Także każdy na każdego powinni się pozgłaszać i wtedy by było wiadomo, o co chodzi. No generalnie cała konferencja, wiecie, część gdzieś tam początkowa, no to jakieś tam gadki mniej lub bardziej interesujące z naciskiem na mniej. No ale potem jak już czuli, że po prostu to nie oddaje, no to stwierdzili, że trzeba poddymić. No i mieliśmy akcję z gaciami. Tylko mówię, najgorsza jest ta tendencja, że coraz więcej dzieje się jakiegoś klepania po
po twarzy uderzeń i tak dalej w trakcie konferencji i ludzie, na ludziach już to nie robi wrażenia. No i mam takie przeczucie, że będzie tego jeszcze więcej, niestety. A co się pewnie też będzie przekładało, że będzie jeszcze mniej w oktagonie, no bo skoro już się wyzywają podczas konferencji, skoro już tam się pomawiają podczas konferencji, skoro się biją podczas konferencji, na chuj to pay-per-view kupować, tak szczerze? Po co to robić? Jak na koniec w sumie to nie ma znaczenia. Tu mam po magiecie. Aha, bo tam była jakaś afera, dobra, to może na początek ten, o co to chodziło w ogóle? Co teraz w fejmie? Piotr Szeliga? Myślę, że tak, potem jeszcze będzie Cloud. Matej, przyszedłem ratować galę, nie? Ale to co, myślicie, że jakby doszło na przykład do walki Nathan kontra Szeliga, to Nathan też by odklepał? Czy co by w tym, nie wiem, wyskoczył z oktagonu tym razem? Co by wymyślił? Sam by się znokautował? A wyobrażacie sobie taki abstrakcyjny scenariusz, że Nathan tworzy jakąś tak narrację, że w finale wszedłby do oktagonu i zanim przeciwnik by do niego podszedł, to on by zaczął sam siebie układać i to tak z całej siły i przeciwnik by nie wiedział, co ma robić? K***a, to by było też dziwne. Do free fighta? Tak, na pewno. Co tu się dzieje w ogóle? Czemu Jaśka Pela wskakuje Nathanowi na barana? Co to w ogóle było? I znowu ze starym na plecach. No to jest Jaś Kapela, on na mnie siedział, on waży 60 kilo, ja ważę ponad 100. Nathan waży ponad 100 kilo? Co wy gadacie? 100 kilo? Miejcie się, Nathan, że nie będziesz na Jasia dzwonił na policję, bo on by możliwe, że tak zrobił. Ja teraz jestem Nathan Git, ja już nie jestem Nathan Confident. Aha. Jak na przykład jedziesz na safari, to w aucie takim ochronionym, to ja jestem ochroniony panami ochroniarzami, normalnymi ludźmi i dziennikarzami przed właśnie zwierzętami. Jakiś Denis, jakiś k***a Jaś, jakiś Bagieta. O, akurat wymieniał. Teraz drugie, ja... Teraz trzeci. A tu trzeci! Co tu się dzieje w ogóle? Aha! Bagieta. Czyli Bagieta. Bagieta był jako rozpraszacz, żeby odwrócić uwagę ochrony, a w tym czasie Olejnik wykorzystał moment, żeby przedrzeć się do Nathana. Cwane. Ale dzicz. O Boże, Boże. Ale Kongo. Nie wiem, w dziwnym kierunku to wszystko idzie, mam wrażenie. I akceptacja społeczna tego wszystkiego też. I mam wrażenie, że będzie jak zawsze jakaś tragedia, jakiś taki moment krytyczny, kiedy po prostu nagle będzie otrzeźwienie i tak w koło. Ale wcześniej jak się o tym gada czy coś, to ja tam nikogo nie obchodzi. Śmieszne beka, rozrywka. O Boże, Boże.